swojej dorosłej karierze Leo Messi nigdy nie został sprzedany. Co za tym idzie, nigdy nie został kupiony, a my lubimy takie fakty wykorzystywać. I dlatego też w dzisiejszym odcinku kupimy Messiego w każdej FIFA. Oczywiście, jak zwykle w tej serii, każdej FIFA oznacza FIFA, które wyszły na konsolę PS4. Czyli zaczynamy od FIFA 14, co i tak daje nam 11 FIF, więc wydaje mi się, że spokojnie będziemy mogli tutaj miło i ciekawie spędzić dużo czasu. Dobra, jakby fajnie, miło, El Clasico, ja to wszystko rozumiem, ale nie mam na to ochoty. Bo to, co bardzo istotne, poza samym kupieniem Leo Messiego, chciałbym też przesymulować sezon, w którym go kupimy, żeby zobaczyć, jak Leo Messi poradziłby sobie w danym klubie. Zatem rozpoczynamy, a ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, bo to jest naprawdę dużo pracy. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli przebijemy 10 łapek dla Leo Messiego, będę bardzo wdzięczny. Oraz oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Patrzymy sobie na pieniądze, jakimi dysponują różne kluby, i tak sobie myślę: Van Persie, Rooney, Messi, Valencia. To brzmi, to by mogło oddać. Pytanie tylko, czy uda nam się od razu Messiego sprowadzić, czy trzeba będzie dokonywać sprzedaży. Mamy tutaj, chcę zauważyć, licencjonowany artykuł ze Sky Sports. To jest naprawdę fajny smaczek. No teraz takich rzeczy w trybie kariery nie ma. A Mario Götze, proszę bardzo, przechodzi do Bayernu Monachium. No, było to jakiś czas temu. Oj, ale wracają zawsze wspomnienia, jak się odpali te menu. Naprawdę fantastyczna sprawa. To co, przejdźmy sobie już od razu do wyszukiwania Messi. To wyszukiwanie akurat jest dużo gorsze niż to w obecnych FIFA-ch i było największą wadą tego trybu kariery, bo czasami nie działało i zresztą to wyszukiwanie no ogólnie było, miało wiele problemów, ale Messiego udaje nam się znaleźć i jest Lionel Messi, 26 lat, zawodnik warty 66,5 miliona, zatem będziemy musieli kogoś sprzedać. Zadajmy tutaj pytanie, przeskautujmy go sobie, no i na razie zobaczymy, jaka będzie odpowiedź z Dumy Katalonii, bo tutaj możemy zadać pytanie o to, czy dany zawodnik jest w ogóle dostępny, ile trzeba by było za niego zapłacić. No i tutaj widzimy, że no nieważne ile zapłacimy, to oni tak się na to nie zgodzą, ale myślę, że znajdziemy parę solidnych argumentów, a w zasadzie parę milionów solidnych argumentów. Bo między innymi w FIFA 14 możemy poprosić zarząd o fundusze, no tylko nie wiem, czy zgodzą się na to, żeby dać nam 50 milionów w zamian za to, że powiemy, że wygramy wszystko. No zobaczymy. Najważniejsze jest to, że w ogóle możemy to zrobić. To jest naprawdę fajna opcja. No ale dostajemy odpowiedź, że raczej nie i w sumie się nie dziwię, bo przychodzi nowy menadżer no name i mówi: pan tam rzuci 50 milionów. Pan się nie przejmuje, będzie pan zadowolony. A powiem szczerze, Manchester United chyba nie był najlepszym pomysłem, bo kiedy tak jadę przez tą kadrę, to tutaj nie mamy zbyt wielu wartościowych zawodników, jeśli chodzi o Czerwone Diabły. I tak naprawdę możemy sobie sprzedać sensownie Rooney'a, albo możemy sprzedać sobie sensownie Van Persiego. I powiem szczerze, ja zdecyduję się sprzedać Rooney'a z tego powodu, że Messi to jest ta sama pozycja. Zatem nie będą się nawzajem tutaj gryźć w zespole. Dodajemy go do listy transferowej i zobaczymy, czy jakiś zespół będzie zainteresowany. Zresztą, jeżeli byliście czujni, to mogliście zauważyć, że Real Madrid interesuje się Wayne'em Rooney'em, ale zobaczcie, on jest wystawiony przez nas na listę transferową, więc oni, wiedząc, że jest też niezadowolony z tego faktu, chcą nam zapłacić dużo mniej niż on jest warty. No, muszę powiedzieć, że te stare tryby kariery to było naprawdę coś. Dajemy 35 milionów i zobaczymy, co oni nam powiedzą. Co więcej, możemy po prostu odrzucać kolejne oferty, ale to akurat chyba było tak czy siak. 35 milionów to nasza kontra, zobaczymy, co odpowiedzą. Chcą nam dać 26 milionów, a to stanowczo za mało, biorąc pod uwagę fakt, no, że chcemy Leo Messiego, więc przejdźmy na 30 milionów i zobaczymy, jaka będzie propozycja, a w zasadzie jaka będzie odpowiedź, no bo to jest nasza propozycja. A do gry włącza się Bayern Monachium, im dajemy 35 na start, a Real Madrid zgodził się na 30 milionów, zatem wielki transfer Wayne'a Rooney'a pojawia nam się na horyzoncie. Bayern chce z nami negocjować, ale my nawet już nie patrzymy na ich odpowiedź. I w taki oto sposób wpadają do nas pieniądze za Wayne'a Rooney'a i dostajemy także propozycję za Toma Cleverley'a. I powiem szczerze, jeżeli Sevilla da nam 15 milionów, to ja będę bardzo zadowolony. Ale oni odmawiają, natomiast my mamy trochę hajsu, żeby pójść po tego Messiego, więc spróbujemy to zrobić. I proponujemy to, co mamy, czyli 58 milionów oraz wydaje się, że musimy dorzucić tutaj zawodnika, ale zobaczcie,
jak niskie ceny mają tutaj ci wszyscy piłkarze United. Zatem tylko i wyłącznie Robin van Persie jest naszą kartą przetargową, co oznaczałoby, że my tak naprawdę rozbijamy cały projekt tylko dla Leo Messiego. A niestety mimo wszystko oferta, którą przedstawiamy Barcelonie, jest niezadowalająca. Są zainteresowani piłkarzem, ale chcą jeszcze 92 milionów, a my takich pieniędzy nie mamy. Natomiast możemy zaraz mieć odrobinę więcej, sprzedając Davida De Gea. Tylko przyznam szczerze, może być z tym duży problem, a w zasadzie z tym Manchesterem United może być duży problem, no bo co dalej? Evansa też mogę sprzedać. Zatem on, jak i David De Gea odeszli z zespołu, co sprawia, że nasz budżet wygląda troszkę lepiej, ale zobaczcie, jakie mamy tutaj problemy, żeby kupić Leo Messiego. I to jest właśnie fajne, że tutaj na ten transfer naprawdę ostro musimy zapracować. I to pokazuje, no, że te tryby kariery kiedyś to było naprawdę, naprawdę coś... No dużo, dużo lepszego moim zdaniem. No bo nawet patrząc na budżet Manchesteru City, który widziałem, to było 70 parę milionów, więc no też z buta byśmy Messiego kupić nie mogli. Ale po jeszcze paru sprzedażach udaje nam się ściągnąć Leo Messiego. Czas zaproponować mu tygodniówkę, a że mamy dużo pieniędzy, to mi się tutaj nie chce bawić. Dajemy mu duży bonus, dajemy mu gigantyczną pensję i tyle. Zobaczymy, co odpowie. Czy zaakceptuje, czy Leo Messi w szoku w szokującym transferze przejdzie do Manchesteru United? Nie, bo kocha obecny klub. Leo, ja to wszystko rozumiem. Miłość i tak dalej. Ale byku, no weź, proszę. On się cały czas nie zgadza. Niesamowite. Będę mu to proponował, a w międzyczasie spróbujemy sprzedać jakiegoś piłkarza, żeby mieć po prostu więcej pieniędzy na Leo Messiego. Zatem sprzedamy Hernandeza, Chicharito do Realu Madryt i całe te pieniądze, które dostaniemy, wpakujemy w kontrakt Leo. Chociaż nie jest ich jakoś dużo więcej. I tam chyba będzie suwak, który muszę przesunąć. Tak jest, i po tym wszystkim Messi może zarabiać 885, kontrakt na rok, kluczowy piłkarz. No proszę, zgódź się. Leo, ja ci tu proponuję saudyjskie pieniądze, a ty odmawiasz. Z jednej strony mi to imponuje, z drugiej psuje mi to cały odcinek. Ale tego już Leo nie odrzucił. 1 200 000 zarabiane przez niego chyba tygodniowo, tak jest. Akceptujemy i mamy Leo Messiego. Już myślałem, że to się nie uda, że nie będzie tego odcinka, nie? Wow, jest tu w Manchesterze Leo Messi. Będzie grał na napadzie, tylko zmienimy mu zaraz numer, co? Bo ta 9 trochę do niego nie pasuje. Zatem z dychą na plecach Messi będzie grał. Swoją drogą, w ogóle tutaj to menu wygląda tak satysfakcjonująco. Mamy też listę zawodników kontuzjowanych, bo tu zdarzały się kontuzje, nie to co teraz. Zatem Messi przychodzi, no i czekamy do końca tego sezonu, jak sobie chłopak poradzi. Okej, zatem mamy maj 2014 roku. Jak to w ogóle brzmi, słuchajcie. No i zobaczymy, jak wyglądał ten sezon. Widzimy, że Manchester United skończył na zaledwie 7 miejscu w tabeli. Ale słuchajcie, taką miałem obawę, że mimo, że to jest Messi w prime, to ten Messi w prime może nie powieść Manchesteru United w dobrym kierunku, bo po prostu, no ten Manchester, no wyglądał tak, jak wyglądał, chociaż Messi sam w sobie był w niezłej dyspozycji. Zobaczmy tabelę strzelców. Topowi to Jovetic, Raheem Sterling jeszcze w Liverpoolu oraz Soldado z Tottenhamu, który zresztą zajął chyba trzecie miejsce. No dobra, zobaczmy sobie resztę najlepszych strzelców i Messiego. Mamy na 18 miejscu, on strzelił zaledwie 9 goli. Patrzymy na asysty. Leo Messi nie widnieje wśród najlepszych asystentów. No i ogólne wyczyny Leo Messiego, kiedy spojrzymy w tym sezonie, to fantastyczne oceny. 8 asyst w lidze, więc ja chyba tego po prostu nie zauważyłem. 9 bramek, w FA Cup zdobył on 6 goli, zaliczył 6 asyst. Popełniłem jeden błąd, zapomniałem, że tutaj trzeba włączyć rozgrywki europejskie w lidze, w sezonie, więc tego nie zrobiłem, to jest mój błąd i już tego nie naprawimy. Tak czy siak, sezon na poziomie 15-9 dla Leo Messiego w wieku 26 lat, chyba nie warto mu płacić tego miliona i iluś tam. No zobaczymy, jak będzie w kolejnej FIFA. Wita nas zatem Leo Messi w koszulce Barcelony w FIFA 15. No ale to się zmieni, on za niedługo tą koszulkę będzie musiał zamienić na inną. Ile wspomnień wraca, kiedy się wejdzie do tego menu. Wow, ale dobra, to zostawiamy. Robimy nową karierę i szukam tutaj zespołu w ogóle, który byłby w stanie udźwignąć transfer Messiego. I zobaczcie, jakie tutaj kiedyś były budżety. 4-5 milionów w Serie A. Tak to powinno wyglądać. 30 milionów ma Roma, bo była bardzo bogata. Ale zobaczcie, wtedy Milan był w kryzysie i to jest
12 milionów, jeżeli się nie mylę, tak? Jeszcze liczę te zera, bo nie ma przecinków. No i jest ich 6. To jest 12 milionów tylko. No i widzimy też kadrę tego Milanu. No, średnia mocno. Dlatego ułatwimy sobie zadanie i stworzymy duet Aguero-Messi w Manchesterze. Ale i tak stąd będzie musiało odejść paru zawodników. Zatem Wilfried Bony. To był ciekawy transfer. On odejdzie. Mamy Jovetića i Dzeko. Sprzedam Dzeko, bo jest po prostu starszy. No a przede wszystkim też droższy. W tym przypadku ma to dla nas duże znaczenie. Z klubem pożegna się też Samir Nasri. I odwołamy z wypożyczenia Alvaro Negredo tylko i wyłącznie po to, żeby go sprzedać, bo to będzie fajny zastrzyk gotówki. No i powoli zdobywamy pieniądze. Dzeko do Atletico Madryt, Jovetić do Wolfsburga. Mamy kontrofertę z Bayernu za Negredo, który też decyduje się kupić od nas Nasriego, więc to mi się podoba, bo łącznie będziemy tutaj zaraz mieli naprawdę fajny budżet, który liczę na to, że pozwoli nam kupić wielkiego Argentyńczyka i stworzyć duet Messi i Aguero. I po odejściu kolejnych napastników mamy teraz wystarczająco dużo pieniędzy, żeby rozpocząć negocjacje z Barsą, takie, które nie powinny ich za bardzo irytować. Zatem Leo Messi, 27 lat, fantastycznie, nie pytamy, my po prostu od razu idziemy i chcemy go kupić. Zatem 1, 6 i mam nadzieję, że to wystarczy. Oni chcą jednak trochę więcej pieniędzy, ale to nie jest duży problem, bo do nas wpadają kolejne pieniądze, więc powoli, powoli wspinamy się tutaj z tą ceną, starając, żeby jednak się zgodzili, no ale wiecie jak jest, oni tutaj mogą się szybko zezłościć, no bo to jest jednak Leo Messi. Udało nam się sprzedać jeszcze wielu zawodników po to, żeby mieć wreszcie to 170 milionów na Leo Messiego. Jest to wyczynem, że mamy ten budżet, bo Barsa się pewnie zgodzi, Barsa się zgadza, ale co na to sam Leo Messi? Ja muszę przejechać tutaj naszym suwaczkiem, ale 175 milionów, no fajnie, tylko że ja tutaj mam milion, a tam nie mam miliona i tego trochę nie rozumiem, czemu tak jest, chyba że to jest po objęciu wszystkich płac. No dobra, dajemy mu, słuchajcie, no nasz maks, jaki możemy dać, a nie, mamy milion, dobra, tylko po prostu bez tych przecinków tutaj niewiele widzę, więc dajemy od razu tyle, 5 lat, 20%, kluczowy piłkarz, Leo, zapraszam do niebieskiej części Manchesteru. Łatwo poszło, wystarczy dać Messiemu milion i on wtedy jest zadowolony, w sensie to jest milion tygodniowo, ale przybywa nowy zawodnik. No i teraz wydaje mi się, że będzie to działało odrobinę lepiej. Gdzie jest Leo Messi? Tu jest Leo Messi. No i to powinno podnieść nasz zespół na duchu. Przynajmniej na to liczę, bo już miałem komunikaty o tym, że warto by było poprawić wyniki, bo zarząd jest zaniepokojony słabym startem. Ale po przyjściu Leo Messiego liczę na to, że wszystko zmieni się na dobre. Zatem jesteśmy w czerwcu 2015 roku. Manchester City zajął zaledwie 5. miejsce w tabeli Premier League i tak jak tutaj patrzę, no to wydaje mi się, że Manchester United to byli mistrzowie. Nie, Chelsea. To gdzie jest United? A trzeci, nie wiem, gdzieś mi, ale mi się gdzieś zakamuflowały czerwone diabły. Okej, no Liverpool poza czołową piątką. No i zobaczmy, jak Leo Messi poradził sobie w Premier League. Oj, obawiam się, że sobie ktoś po prostu z nim raz poradził i porządnie, bo Leo Messi złamał palec u stopy. To tam mógł być naprawdę solidny stempel. Zatem pechowo się to ułożyło dla Argentyńczyka, który mimo wszystko w 27 spotkaniach Premier League zaliczył 13 goli i 6 asyst. To jest zdecydowanie lepszy wynik niż to, co widzieliśmy w zeszłym sezonie. 6 goli, 2 asysty w Pucharze Mistrzów. Ewidentnie wypoczywał sobie bardziej przy spotkaniach pucharowych, gdzie pewnie grał w niepełnym wymiarze czasowym. I w duecie z Aguero, no nie zagrali jakoś wybitnie, bo Kun zaledwie 8 goli. To już więcej na swoim koncie miał ten... Jose, po co? Ciekawe. No, jak na razie czekamy, żeby Leo Messi udowodnił, że jest warty pieniędzy płaconych za niego i jemu, bo do tej pory mu się to nie udało. A w FIFA 16 po raz kolejny wita nas Leo Messi. A że z tyłu mamy to piękne Parc des Princes, to tym razem spróbujemy przyspieszyć bieg historii i w FIFA 16 Leo Messi zostanie ściągnięty właśnie do Paryża. Dodajmy sobie oczywiście rozgrywki europejskie w pierwszym sezonie. Moim celem w tym Paryżu jest to, żeby Zlatan Ibrahimović, Angel Di Maria i Leo Messi grali razem w jednej drużynie, ale na Argentyńczyka, w sensie Messiego, jeszcze nas na pewno nie stać. Zatem dokonamy tutaj
paru ważnych decyzji i uważam, że powinniśmy sprzedać Lukasa. Z klubem pożegna się również Edison Cavani, bo już dla niego nie będzie tutaj sensownego miejsca. Oraz Javier Pastore, to może być dobry dawca pieniędzy. Zatem zobaczymy, jak szybko będziemy w stanie tych zawodników pożegnać, chociaż wiecie co? No ten Pastore to może by został i byśmy się pozbyli na przykład, nie wiem, Verratiego albo Matuidiego, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć tu tych Argentyńczyków, żeby to była taka właśnie argentyńska kolonia tutaj w Paryżu. Więc po prostu zmieniamy świat. Marco Verratti będzie grał gdzie indziej, tym bardziej, że jest zainteresowanie ze strony Manchester United. Więc bardzo szybko przechodzimy do rozmów na temat Cavaniego z Chelsea, ale to muszą być większe pieniądze zapłacone przez klub ze Stamford Bridge. I tu mamy fajną ofertę, ale chcemy jeszcze trochę więcej z Old Trafford. Dodatkowo pozbyłem się jeszcze Salvadore Sirigu, dzięki czemu mamy już na koncie te 200 milionów, które wydają się być potrzebne na Leo Messiego. Zobaczmy, dwójkę z przodu nie mogę jej tutaj dać, bo musimy trochę przełożyć sobie ten, dajmy 199 i do tego dorzućmy im jeszcze Lukasa, żeby być pewnymi tego, że ten deal zostanie tutaj zamknięty. Tylko gdzie jest Lukas? Tu jest Lukas, proszę bardzo. Da nam to łącznie absolutny rekord transferowy, bo to będzie powyżej 200 milionów. Wydaje mi się, że Barca powinna się na to zgodzić, ale z nią nigdy nic nie wiadomo. Nazbieraliśmy dużo hajsu, mamy też sporo na pensję dla Argentyńczyka. I czy będzie mógł on przejść? Tak jest, mamy to. Tylko teraz pytanie, ile możemy mu zaoferować pieniędzy? No nie jest to ten milion, tylko 950 tysięcy, ale także kluczowy zawodnik, 20% premii za bramkę. Wydaje mi się, że to jest niezły układ, wydaje mi się, że to jest niezły deal i że to jest fajne miejsce dla Leo Messiego, który jednak odrzuca umowę, bo jest zadowolony z tego, że gra w Barsie. Okej, okay. Dajemy mu po prostu max, który możemy dać. W dodatku, nie wiem, 5 lat i kluczowy zawodnik. Może to go przekona? Nie, na razie nie. Więc musimy jeszcze kogoś sprzedać, żeby móc ściągnąć Leo Messiego. No i odszedł Thiago Motta, dzięki czemu 8 milionów wpada do naszego budżetu transferowego, który tutaj poprawiamy tak, żeby było nas stać na Leo, ale haha, o Jezus Maria, najgorzej, bo ten budżet się przestawia o ileś, nie możemy zrobić tego dokładnie i to jest duży problem. No dobra, przejdźmy sobie tutaj, mamy teraz milion na Leo Messiego. No mam nadzieję, że teraz się chłopie zgodzisz. To nawet może być 1 200 000, kluczowy zawodnik przez 3 lata. Leo, please, teraz się już nie wygłupiaj, dobra? Okej. Okay. Udało się. Leo Messi akceptuje kontrakt, zostając tym samym zawodnikiem Paris Saint-Germain. Bardzo ciekawy jestem reakcji szatni na to, ile on zarabia, ale to już mnie nie interesuje. Jest dodany do składu, my idziemy na koniec sezonu i zobaczymy, jak ten Paryż poradzi sobie. Nie mówię o lidze, chodzi mi tutaj o Ligę Mistrzów, bo no bo to naprawdę ma potencjał. Zlatan, Di Maria, Messi, ciekawy środek pomocy, cały czas Thiago Silva, Marquinhos i David Luiz w obronie. To naprawdę nie wygląda źle. Zatem mamy już czerwiec 2016 roku, nie było finału Ligi Mistrzów dla Paris Saint-Germain, więc nawet Leo Messi nie pomógł ekipie z Paryża, aby podnieść uszatę trofeum. Natomiast jest pierwsze mistrzostwo po transferach Leo Messiego. Jednak kiedy spojrzymy na najlepszych strzelców, to jest tu Diabaté, jest tu Angel Di Maria, jest Alexon Lacazette. Gdzie jest Messi? Gdzie jest Zlatan, ja się pytam? Ich tu nie widzę, jest Agustin. Messi 8 goli w Ligę. Okej, okay. Jeśli chodzi o asysty, to Zlatan miał ich 8, Messi 5, okej. Okay. W Lidze Mistrzów odpadliśmy z Bayernem, który w finale przegrał z Manchesterem United, okej. Okay. Ale jakie te statystyki w Ligę, co to ma być? 7 bramek, 1 asysta u Lavezziego, 7 bramek, 8 asyst u Ibrahimowicza, 8 goli, 5 asyst u Messiego. W całym sezonie Messi 14 goli, 6 asyst. I słuchajcie, tak jak poprzednio przenosiliśmy go do naprawdę słabych zespołów, a w zasadzie nie tyle słabych, co osłabionych po to, żeby go kupić. Tak tu? To jest mistrzostwo, ale to powinna być dominacja i jazda pod 40 goli na każdym. No, tego się nie spodziewałem. FIFA 17 nie przywitał nas Leo Messi. Tutaj mieliśmy już Marco Reusa. No i oczywiście to jest pierwsza FIFA, w której możemy stworzyć swój awatar menadżera, ale to nas zupełnie nie interesuje. My chcemy po prostu jak najszybciej tutaj zacząć. Rozgrywki europejskie już sobie ustawiłem. No i zaczynamy. Realem Madryt, który ściągnie Leo Messiego. Swojego najwyższego
największego rywala i ciekawy jestem, jak będzie wyglądała Liga Hiszpańska po tym transferze. No bo wiecie doskonale, że to trzeba było w końcu zrobić. No trzeba było wziąć ten Real i trzeba było pójść po Leo Messiego. Natomiast zastanawiam się, gdzie on może grać. Z przodu Bale, Benzema, Ronaldo, ale pod nimi James Rodriguez. Leo Messi na dyszce, nie brzmi to źle. Zatem Jamesa wystawimy na sprzedaż. Przytulimy za niego pieniądze i mam nadzieję, to wystarczy na Messiego. A jeśli nie, to zepsujemy jeszcze karierę Lukasowi Vasquezowi oraz Marco Asensio. A tak naprawdę nie zepsujemy, tylko poprowadzimy inaczej ich losy. Zatem słuchajcie, sporo zawodników udało się pozbyć, a mimo to podstawowa jedenastka wygląda cały czas dobrze. Może się okazać, że nie będę musiał sprzedawać Jamesa Rodriguez'a, żeby kupić Messiego. Zatem Leo Messi, prawy skrzydłowy, w dosyć ciekawej fryzurze. Proponujemy kupno, kładziemy 210 milionów na stół i oczekujemy, że Barcelona powie: proszę bardzo, Leo Messi jest wasz. No i tak też się dzieje, bez negocjacji dodatkowych, bez żadnej kontry, oni się zgadzają. Czy my możemy tak to zrobić? Dziękuję. 4 lata, 20%, kluczowy zawodnik. Cristiano nie będzie zadowolony, chociaż z drugiej strony, ci dwaj w jednym klubie, to by była nieskończoność goli, nieskończoność trofeów, ale tak samo miało być w Ligę. Messi w ogóle się nie zastanawia, super, przeprowadza się do Madrytu, poszło łatwo i szybko i przyjemnie. Zobaczymy tylko, jak im pójdzie w lidze. A w tym wszystkim najbardziej zadowolony jest Gareth, bo będzie miał czas na golfa. Zatem przechodzimy już na koniec sezonu do maja 2017 roku i liczę, że to będzie udany sezon w kraju, no ale też, że ta Liga Mistrzów przy takim składzie to jest tylko formalność. No i miałem rację, bo musimy dosymulować końcówkę, ponieważ Real Madryt trafił do finału Ligi Mistrzów. Zobaczmy jednak, co się tu wydarzyło, bo tak, w lidze jest oczywiście mistrzostwo. To co z tą Ligą Mistrzów poszło nie tak? Ej, Liga Mistrzów też wygrana. To jakiś inny cel musiał się nie spodobać. Może porażka w Pucharze Hiszpanii gdzieś nie podpasowała. No nie wiem, no bo poza tym jest okej. Okay. Ale teraz to, co najważniejsze, statystyka króla strzelców. Jest Bale, jest Ronaldo, nie ma Messiego w czołowej ósemce. Więc zobaczmy sobie raport dotyczący składu. Jak to wyglądało? Leo Messi zagrał w 7 spotkaniach? O Boże, przepraszam. No mam uczulenie na takie głupoty, no. 9 meczów w lidze, 7 spotkań w Lidze Mistrzów, łącznie 3 gole, 1 asysta. Wychodzi na to, że Real Madryt kupił Leo Messiego tylko i wyłącznie po to, żeby chłopa schować i żeby sąsiad nie miał. Może coś jest w tej taktyce, ale no dziwne to. FIFA 18 to krótka, bo krótka, ale era Cristiano Ronaldo jako okładkowej gwiazdy. Bezpośrednio z Portugalczykiem Messi nie będzie się mierzył. No chyba, że w Lidze Mistrzów, a to wszystko dlatego, że przechodzimy do Serie A. Żeby zobaczyć, jak tam poradzi sobie Leo Messi, przechodzimy do Juventusu w sezonie przed sezonem, w którym to Bianconeri odwiedził Cristiano Ronaldo, więc zobaczymy, jak Messi w dosyć podobnym zespole by sobie poradził. I co istotne, tutaj na start mamy 30% do budżetu więcej. Mogłem wybrać taką opcję. A umówmy się, Juve z takiej opcji także skorzystało, kupując Cristiano Ronaldo. Wtedy to przecież, no tak naprawdę, no zbustowali sobie budżet. Więc my wykorzystujemy też takie, można powiedzieć, doładowanie świata. No i co istotne, musimy tutaj jednak kogoś sprzedać. Jako że mamy Gigiego Buffona, to powiem szczerze, Wojtek, oj, ty jesteś tu niedługo, okej. Okay. A nie ma też Bonucciego, bo ten przecież jest w Milanie, ale mimo wszystko pozbędziemy się Ruganiego, Sturaro, Kediry oraz Mario Mandzukicza, bo jest tu Gonzalo Higuain, zatem dużo transferów trzeba zrobić, ale no chcemy kupić Messiego, więc raczej jest to zrozumiałe. I wy już teraz czekajcie na Leo i uczcie się nowego systemu, bo raczej w ten sposób to będzie wyglądało i Leo Messi wtedy na prawym skrzydle. Zatem zapisujemy, dodajemy Leo Messiego do listy, no i czekamy na pieniądze. Co ciekawe, Leo Messi jest w końcówce swojego kontraktu, to może nam bardzo pomóc, no bo dzięki temu może będzie chociaż trochę tańszy. Okej, możemy iść kupić Leo Messiego, bo niespodziewanie udało mi się sprzedać Miralema Pjanicza, a że zostanie w klubie i Marquinhos, i Matuidi, to naprawdę daje nam dużą głębię. Prawie kupiłem Messiego poza kamerami, bo przyznam szczerze, udało się to zrobić prawie za 120 milionów. Zobaczymy, czy teraz będziemy równie bliscy tego. 117, 129, a że dzięki temu będziemy mieli kupę siana na, dla samego Argentyńczyka, to się na to zgadzamy. Ale niech to dalej pokazuje, jaką klasę ma Leo Messi, skoro trzeba zapłacić dużo powyżej jego wartości, mimo że kończy mu się kontrakt. Zatem Leo, kluczowy piłkarz,
ponieważ myślę, że się tutaj dogadamy. Co istotne, on też chce z nami rozmawiać, nie mówi, ej, jakby ja kocham Barsę, to już nie ta FIFA. W sensie on cały czas kocha dumę Katalonii, ja w to wierzę, no ale jesteśmy w stanie tutaj, mam nadzieję, tę miłość, wiecie, no... Troszeczkę szybciej zasypać pieniędzmi niż po 55 ofertach. Zobaczmy. Okej, jest problem, bo niewiele jesteśmy w stanie tutaj zmienić w strukturze tej umowy, aczkolwiek teraz może się uda. Zobaczmy, usuwamy tamten bonus i jesteśmy w stanie to zaakceptować. Zatem Leo Messi przechodzi do Juventusu zadowolony, ale rzucił uśmiech. Leo, szybka piątka zbita. Leo szybko do składu dodany. Zresztą widzicie, że tutaj nawet Mandzukicza nie musieliśmy wyrzucać. Zatem cały czas robimy formacje, w których on powinien grać na swojej pozycji. No i liczę, że tym razem zagra więcej niż, nie wiem, w 10 spotkaniach i że pokaże wreszcie, na co go stać. No tutaj zobaczymy, jak poradzi sobie Leo Messi w porównaniu z Cristiano Ronaldo, który przyszedł, jeżeli dobrze liczę, sezon później. Zatem czerwiec 2018 roku wita nas w realiach, w których Juventus zdobył ligę ze znaczącą przewagą. Zobaczymy, jak to wyglądało jeszcze w Lidze Mistrzów i w innych pucharach. Super Puchar był wygrany, ale to na początku. Puchar wygrany, więc podwójna korona w Lidze Mistrzów. Finał między Tottenhamem a Bayernem. Okej, a Juve odpada z BVB. Wśród najlepszych strzelców za to Ligi Włoskiej zobaczyć możemy Dybale i Messiego, więc wreszcie Leo Messi zagrał dobre zawody. Zresztą widzimy go na prezentacji z pucharem, ale nie był najlepszym asystentem w lidze, bo takie miano ma Super Jack z Milanu. Piękna sprawa. W ogóle tych asyst mam wrażenie, że było bardzo dużo w zespole Bianconeri. Zaraz zresztą zobaczymy sobie tutaj sytuację z wynikami. Dybala 42 gole, 15 asyst w sezonie. No chłopak rozbłysł, kiedy Messi pojawił się koło niego. Sam bohater dzisiejszego odcinka, 23 bramki, 4 asysty. Gonzalo Higuain poszedł na double-double. Douglas Costa, jednej asysty, też brakowało mu do podwójnego wyniku, ale zobaczcie, ilu zawodników w ogóle zaliczyło asystę w tym sezonie. To naprawdę wyglądało bardzo ciekawie. Mam wrażenie, że mniej piłkarzy, którzy zagrali oczywiście, nie zaliczyło asysty, niż zaliczyło. Ale może mi się tak tylko wydawać. To, co najbardziej istotne, Leo Messi wreszcie zagrał dobry sezon, no ale nie genialny. Takie zawody dał Paulo Dybala. FIFA 19 to dalsza przygoda Leo Messiego. Tym razem nie dopalamy budżetu. Liczę na to, że zespół, który wybrałem, będzie miał wystarczająco dużo pieniędzy. I Messiego nie było jeszcze w Niemczech. Więc przeniesiemy się do Bayernu Monachium, by tam stworzył on niezapomniany duet z Robertem Lewandowskim. No i też może uda się chłopakom wygrać Ligę Mistrzów. Tutaj po raz pierwszy jest ona licencjonowana, więc fajnie by było. I tak sobie myślę, że widzieliście, mamy 120 milionów na koncie. I co gdybyśmy teraz od razu z tymi pieniędzmi chcieli pójść po Leo Messiego? Klauzula odstępnego jest na poziomie 226, ale może Barsa będzie chciała z nami rozmawiać, na to liczę. Bo w innym wypadku czeka nas dużo zarabiania i chcą z nami rozmawiać. Co przyznam szczerze, dziwi mnie nawet mimo tego, że mamy tutaj luźne wymagania negocjacyjne. To co? 110 milionów, co wy na to? 205, okej, czyli jednak to była drobna pułapka, natomiast możemy dać wam 110, ale... Aj, ale nie mogę dorzucić piłkarza, to proponujemy jeszcze raz, oni dają 205, my mówimy nara i wrócimy za jakiś czas. No i na szczęście w tym Realu jest na kim zarobić, bo tak, swoją karierę może w klubie skończyć Frank Ribery, Kerentem Tolisso nie będzie nam potrzebny, pozbyć możemy się także Serge'a Gnabry'ego, ponieważ ta prawa strona będzie okupowana przez argentyńską gwiazdę. Sven wydaje mi się, że też może poszukać nowego klubu, dzięki czemu tych pieniędzy na naszym koncie pojawi się teraz sporo, po prostu sporo. Ty nie byłeś na liście transferowej, Kingsley. Powiem szczerze, też średnio chciałbym cię sprzedawać do RB Lipsk, ale jeżeli dadzą dobry hajs, to nie będziemy mieli wyboru. Okej, dużo pieniędzy wpadło nam ze sprzedaży Boatenga, ze sprzedaży... O Boże, kto tam jeszcze odszedł? Urlaj. Ogólnie rzecz biorąc, mamy teraz pełen portfel, dlatego bez problemu powinniśmy tutaj dogadać się z Barceloną w temacie Leo Messiego. Dajemy 200, oni mówią okej, chcą 3% kolejnej sprzedaży. Mnie już tu nie będzie, więc się tym nie przejmuję. No i czas przekonać samego Argentyńczyka do tego, że przejście do zespołu, w którym gra m.in. Robert Lewandowski, to nie jest najgorsza opcja. I za 2 lata gry dla naszego zespołu Leo Messi może dostawać tyle, ile chce. Mi to nie przeszkadza, mnie to nie interesuje. Ważne, że udało się go kupić. No i przykro mi serce, ale tutaj wskakuje wujek Leo. No i zobaczymy, jak ten zespół poradzi sobie w tym sezonie. Zakończył się ten sezon, nie ma
mamy finał Ligi Mistrzów. Ma go na pewno Tottenham. Zobaczymy, jak to wyglądało, słuchajcie. Bayern oczywiście zdobywa Mistrzostwo Niemiec. Gdyby tak się nie wydarzyło, to naprawdę byłoby dziwne, aczkolwiek te różnice punktowe są naprawdę niewielkie. Robert Lewandowski nie dość, że nie zdobył więcej niż 20 goli, to nawet nie został królem strzelców, więc tutaj niezła praca zespołowa musiała być grana. No ale najpierw zobaczmy sobie, jak to wszystko wyglądało w innych rozgrywkach. Pokal zdobyty przez Hertę Berlin. Bayern, nie chce mi się szukać nawet, gdzie my odpadliśmy. Gdzieś nisko. Pierwsza runda, nie ma nas. Druga runda, przegraliśmy z Hoffenheimem. Piękna sprawa. Zobaczmy sobie jeszcze w takim razie tę wspomnianą Ligę Mistrzów, jak się to wszystko poukładało. Ale słuchajcie, to co jest bardzo ciekawe, zobaczcie, że temu Bayernowi sezon wyszedł ok, w sensie jest mistrzostwo, ale tutaj odpadamy w Lidze Mistrzów i tak dalej. W FIFA 23 taki sezon to byłaby ocena czerwona albo co najmniej pomarańczowa, a tutaj jest w sumie Bajlando 81. Bardzo ciekawa sprawa, no ale teraz zobaczmy, jak nasi zawodnicy radzili sobie w tegorocznych rozgrywkach. No może być po prostu też tak, że wynik finansowy Bawarczyków dzięki Messiemu jest taki, że nikt na nic nie chce narzekać. Najwięcej goli zdobył Robert Lewandowski. Na przestrzeni całego sezonu 24 trafienia, 7 asyst. Leo Messi zaledwie 15 goli, tylko 5 asyst. Zrozumiałbym może odwrócenie tych statystyk, ale Leo Messi jest gorszym asystentem nie tylko niż Lewandowski, ale także niż Thiago Alcantara, David Alaba. Messi ma tyle samo asyst, co Leon Goretzka. Co więcej, niewiele gorszy wynik na przestrzeni całego sezonu zaliczył Thomas Müller, co udowadnia nam jedno: Niemiec to prawdziwy gołd. Ale tak zupełnie na poważnie, słuchajcie, to jak Messi w sumie średnio odnajduje się w tych nowych zespołach, jest naprawdę bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy tak samo będzie w FIFA 20. W FIFA, w której kupimy Leo Messiego do Arsenalu. Nie no, słuchajcie, chciałbym, żeby najlepszy piłkarz wszechczasów zagrał chociaż tutaj, w wirtualnym świecie, przez chwilę w mojej ulubionej drużynie, która, umówmy się, no w tym momencie nie była w najlepszym miejscu w historii. No trzeba na pewno paru tych zawodników sprzedać, żeby zrobić pieniądze, ale jeżeli w tym Arsenalu Messi sobie poradzi, to naprawdę znaczy, że potrafi wszystko. Pozbędziemy się Zila. No i poza tym niewielu piłkarzy przedstawia tu jakąś wartość, ale jest tu Nicola Pepe, największy transfer w historii. To był jego sezon debiutancki, ale on tutaj nawet nie zdąży zadebiutować, bo potrzebujemy z niego pieniędzy. No i ten cel ze sprzedażą koszulek wydaje się, że jesteśmy w stanie tutaj pobić całkiem łatwo. Jedynie co trzeba, to trzeba zarobić dobry pieniądz i kupić Leo Messiego. A Hector Bellerin, jak dacie za niego dobre pieniądze, to go też sprzedam. Dobra, dostajemy propozycję za Lacazette'a. Jestem gotowy go sprzedać, jeżeli dostaniemy dobre pieniądze, bo ich bardzo potrzebujemy. To jeden z moich ulubionych zawodników ostatnich lat, ale jest Aubameyang, którego można dać na atak, więc w ten sposób to zrobimy. No i po tych transferach stać nas na to, by kupić Leo Messiego. Mam nadzieję, że nie za klauzulę odstępnego, tylko za troszkę mniejsze pieniądze. On warty jest poniżej 100 milionów, dlatego też równe 100 zaproponujemy i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. 126, okej, okay, nie ma problemu, akceptuję, jest super. A do północnego Londynu Leo Messi oczywiście jako kluczowy zawodnik przeniesie się na 2-3 lata, okej, okay, na 3, spoko. Kontrakt całkiem przyzwoity, składamy więc ofertę, chociaż oni chcą większego bonusu, nie ma problemu, słuchajcie, luz, to jest Messi do Arsenalu. No, my nie będziemy narzekać. Wrzucimy go sobie tutaj tylko na SPO i zobaczymy, czy ewentualnie to wpłynie na jego postawę, ale nie powinno. Wydaje mi się, że on tu zagra wszystko, albo na SPO, albo na PP. Zresztą, ta kariera płatała nam figle, nawet jeżeli formacja była ułożona idealnie, więc już nie przesadzajmy. Jest Messi i myślę, że będzie grał, a jak nie będzie grał, to nie jest powiedziane, że w formacji 4-3-3 by grał. Wątpię, żebyśmy mieli tu Ligę Mistrzów, prawda? Coś czuję, że tu Liga Europy max dla tego Arsenalu. No, muszę powiedzieć, że nie zawsze transfer wielkiej gwiazdy to jest dobry pomysł. Tak było na przykład tutaj, bo zostajemy zwolnieni 2 stycznia 2020 roku. Fajnie, fajnie. Więc biorąc pod uwagę, że nie wiemy, czy w Norwich uda nam się utrzymać dłużej, zobaczmy sobie, jak radzi sobie Arsenal zarówno w tabeli, jak radzi sobie Leo Messi. Zatem Premier League i tam Arsenal na miejscu 10. Okej. Okay. A w lidze Leo Messi wystąpił w 12 spotkaniach, zaliczył 6 goli, 1 asystę, ale oceny tych występów nie należą do najbardziej pozytywnych. Najwięcej bramek Nicola Pepe, 1 asysta dołożona do tych 9, ale Messi gra tylko w 12 spotkaniach. Zobaczymy, jeżeli dotrwamy tu do końca sezonu bez zwolnienia i będziemy mogli podejrzeć sobie poczynania Leo Messiego, oczywiście to zrobimy, no ale może być o to trudno, bo z Norwich też nas mogą zwolnić. Zatem sezon się skończył, Norwich się utrzymało, Arsenal z Leo Messim skończył na 10 miejscu w tabeli, ale
w sumie Leo Messi, 10, wszystko się zgadza. W ogólnej tabeli najlepszym strzelcem Nicola Pepe, 13 goli, ale tuż za nim Messi, 11 trafień. No ale tak zupełnie na poważnie, Messi załapał się na 20 spotkań, gdzie zdobył 11 goli, 2 asysty. Teoretycznie nie najgorzej, z drugiej jednak strony to jest Leo Messi, więc jednak najgorzej. FIFA 21, to w niej bohaterem okładkowym zaczął być Kylian Mbappé. Dla nas jednak liczy się Leo Messi, ale sprawimy, że będzie bohaterem dla pewnego miasta z południa Italii. Wyobraźcie sobie, co by się wydarzyło, gdyby Leo Messi przeszedł do Neapolu, ale zastanawiam się, czy my będziemy mieli tu potencjał, żeby to zrobić. Trzeba będzie pozbyć się na pewno Insigne, prawdopodobnie Mertensa, ale może się udać. Zatem Dries, bardzo mi przykro, ale pora odejść. Lolo, bardzo mi przykro, ale pora odejść. I w sumie tak sobie myślę, że to samo zrobił De Laurentiis. Wszyscy myśleli, że oszalał, a on potem wygrał Scudetto. Okej, paru zawodników udało się sprzedać, zatem budżet transferowy jest w okolicach miliona i liczę... miliona. 100 milionów i liczę na to, że będziemy w stanie kupić Leo Messiego w tej cenie. Zobaczmy. Proponujemy zatem 100... 5, co wy na to? I może dobra, żeby poszło szybko, do tego jeszcze Irving Lozano. I poszło bardzo szybko, łatwo i przyjemnie. Tam był chyba Kuman, no w sumie to wiele wyjaśnia. Na to, co wydarzy się tutaj, mam nadzieję, że będzie tylko formalnością. Leo Messi w Neapolu, no to by była jedna z piękniejszych piłkarskich historii. Pod jego Armando Maradonie, on na południu Italii, to miasto przecież by oszalało. No ale teraz już skupmy się na kontrakcie, który możemy zaproponować. Akceptujemy to wszystko, więc bardzo szybko dochodzimy do porozumienia. I tak jak ogólnie na tych numerach jakoś strasznie się nie skupiałem, to tutaj musimy tylko zobaczyć, czy Leo dostał dyszkę. Tak jest. No myślę, że on akurat dychę w Neapolu mógłby nosić na plecach. No i po tym wszystkim możemy już przychodzić do końca sezonu i zobaczyć, jak Leo Messi poradzi sobie w walce o Scudetto, w walce w Lidze Mistrzów. No naprawdę jestem podekscytowany, bo też jakoś strasznie tego Napoli nie osłabiłem. Oczywiście odszedł Dries Mertens, ale poza tym nie ma jakiegoś wielkiego dramatu. Zatem zobaczmy, jak poszło Leo Messiemu. Ocena menadżera nie jest najwyższa i nawet Leo nie był w stanie dać Scudetto Napoli, które zakończyło sezon na drugim miejscu w tabeli. Ale zobaczcie, jaka jest dysproporcja pomiędzy Napoli, Interem, a mimo wszystko Juventusem a Napoli. To pokazało tylko, jaki Bianconeri mieli niesamowity sezon. Wydaje się, że dosyć wysoko był Napoli, jeśli chodzi o Ligę Europy. Ja powiedziałem, że Liga Mistrzów, ale to Liga Europy była przez nich grana i odpadli. Oj, w ćwierćfinale. Myślałem, że to było dalej. W półfinale widzimy, że Wolverhampton przeszło i Arsenal, który koniec końców zdobył Ligę Mistrzów i awansował tu dużo wcześniej niż w rzeczywistości do Ligi Mistrzów. Zdobył Ligę Europy i awansował do Ligi Mistrzów. Patrzymy na czołowych strzelców. Messi 19 trafień, ale jeszcze chciałbym zobaczyć inne rozgrywki, ponieważ wydaje się, że w Coppa Italia byliśmy w finale. Tak jest. No i przegrana z Juventusem, więc nie tylko przegrane mistrzostwo, jak i przegrany puchar. No niestety taka sytuacja typowa dla Napoli, można by było powiedzieć. Chycaj odchodzi, ale to nas nie interesuje, bo my tu chcemy zobaczyć tylko jeszcze jedną rzecz na sam koniec, a mianowicie podsumowanie statystyczne. Leo Messi był najlepszym strzelcem na przestrzeni całego sezonu. 26 goli, 12 asyst. To wreszcie był taki występ i to wreszcie były takie wyniki, których spodziewalibyśmy się po Argentyńczyku. Fabian Ruiz, 20 trafień we wszystkich rozgrywkach. Lorenzo Insigne, 20 goli, 14 asyst, więc tych dwóch bardzo podobnych do siebie zawodników po bokach zagrało naprawdę dobre zawody na przestrzeni całego sezonu. Victor Osimhen 16 goli. Gdyby dołożył tyle, ile w rzeczywistości naszej w tym sezonie, wydaje się, że byłby tutaj naprawdę zawodnikiem, który jest w stanie przeważyć o jakimś trofeum. Zielek prawie 10-10, więc ładnie. Arek Milik z ławki też 10 trafień, więc ogólnie to nie był zły sezon, bo też tych punktów Napoli nie zdobyło mało, ale nadal zbyt mało, by być mistrzami Włoch. W FIFA 22 dochodzi do dziwnej sytuacji, ponieważ Leo Messi jest piłkarzem Paris Saint-Germain. No i zastanawiam się, gdzie moglibyśmy go kupić. W Anglii byliśmy, w Niemczech byliśmy, Hiszpania była, Francja oczywiście też. I jest jeden kierunek, gdzie moim zdaniem ciekawie byłoby kupić Leo Messiego, a mianowicie do Barcelony. Spróbujemy zatem zakrzywić historię i sprowadzić Leo z powrotem na Camp Nou, chociaż
Jak widzicie, to nie jest do końca Camp Nou, bo przed chwilą był widoczny ten stadion bez licencji. Ale ważne jest to, że chcemy Leo Messiego z powrotem w Barsy. Barsy? Barsie? Barsie. No najmniej zadowolonym tylko z tego transferu mógłby być Ansu Fati, no bo przecież to on po Leo Messim przejął dziesiątkę tylko po to, żeby ją zaraz stracić. No ale takie są fakty i tyle, no, nie ma nic do gadania. Zatem zaproponujmy 80 milionów, 120, nie ma problemu, stać nas. Co jest absurdalne swoją drogą i pokazuje, jaką drogę też przeszły te kariery, bo przecież na początku odcinka widzieliście, jak gigantyczne problemy mieliśmy w zbudowaniu budżetu na Leo Messiego, który wcale nie był dużo droższy. A teraz Barcelona, która w rzeczywistości borykała się wtedy i boryka się nadal z wielkimi problemami finansowymi. Takiego Messiego... Co to dla mnie? Co to dla mnie? Leo, chodź, chcesz? Dawaj do nas na 2 lata. 350 tysięcy, tutaj jakieś bonusy, nie ma problemu. Pyk, jest już. Nikogo nie musiałem sprzedać, żeby do Barsy w kryzysie kupić Leo Messiego. Zatem Memphis, zmieniasz się z Dembele, a tu zapraszamy Leo. No i zobaczymy, jak ta Barcelona poradzi sobie, mając tego piłkarza, którego no chyba dalej w Katalonii brakuje. No, słuchajcie, Barcelona to Leo Messi, Leo Messi to Barcelona. I to są fakty. Zatem powrót Leo Messiego dał Barcelonie zwycięstwo w La Liga o 1 punkt. No muszę powiedzieć, że tutaj naprawdę to może być efekt Messiego, bo też zobaczymy, gdzie Blaugrana znalazła się, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. I to chyba był półfinał, zaraz zresztą się zorientujemy. Nie, to był ćwierćfinał, gdzie Manchester United wyeliminował Barsę. PSG kontra Liverpool w finale. I wiecie co, chcę zobaczyć, bo to będzie w takim razie PSG bez Messiego w finale Ligi Mistrzów. No i jakoś gdzieś tutaj powinniśmy być po tym starciu finałowym, więc zobaczmy, kto zdobył to trofeum. To nas nie interesuje, to nas nie interesuje, to nas interesuje i... Leo Messi musiał przyjść na parę minut do Paryża i potem z niego odejść, żeby Kylian Mbappé zdobył Ligę Mistrzów. No ale dobra, Barsa z Ligą Hiszpańską zdobytą. W Pucharze Hiszpanii triumfowała także Barcelona, wygrywając w El Clásico w finale. Super Puchar należał także do Barcelony, która tym razem pokonała Atletico Madryt. Tak więc potrójna korona, tylko zobaczmy, czy ona miała miejsce dzięki Leo Messiemu, w sensie dzięki jego bramkom i asystom, bo to najbardziej mnie interesuje, czy on miał dobre statystyki. Najwięcej goli w sezonie Aubameyang, ale Messi 25 goli, 15 asyst, ale odpowiedzcie mi na pytanie, co to są za buty. Leo, co się stało? Ale tutaj widzę, że wszyscy nie mają butów. Okej, dobra, to jest dosyć ciekawe, bo jesteśmy normalnie na konsoli, tutaj nic nie było modowane. Tak czy siak, Pedri, fantastyczny sezon i co ciekawe, Pedri rozwinął się tak, jaki overall ma w rzeczywistości, 11 asyst Hiszpana, a taki Gavi zagrał w zaledwie 5 spotkaniach. Ciekawe. Tak czy siak, co dla nas najbardziej istotne, Leo Messi zagrał naprawdę dobry sezon. To był chyba najlepszy występ w jego wykonaniu, kiedy spojrzymy na te wszystkie transfery. Zatem pokazuje to tylko, że no, Messi powinien grać w Barcelonie i tyle. Czas zatem na ostatni etap naszej przygody. W FIFA 23 zastanawiałem się, gdzie moglibyśmy ściągnąć Leo Messiego, w jakim klubie moglibyśmy Argentyńczyka zobaczyć. I w głowie miałem wiele scenariuszy, ale wydaje mi się, że pójdę po ten teoretycznie najprostszy, chociaż w sumie nie będzie aż tak trudny do zrealizowania. A mianowicie, przejdziemy sobie do Stanów Zjednoczonych, przejdziemy sobie po prostu do USA, do Interu Miami, gdzie to przyspieszymy rzeczywistość, ściągniemy Leo Messiego i zobaczymy, jak będą wyglądały jego przygody według FIFA właśnie w lidze amerykańskiej. Musimy dać sobie bogatego inwestora, słuchajcie, bo tutaj nie ma w zasadzie potencjału w tym klubie finansowego na to, żeby cokolwiek tutaj zrobić, żeby jakkolwiek Leo Messiego ściągnąć, bo to jest fatalny zespół. W sensie muszę powiedzieć, że nawet po przyjściu Busquetsa, nawet po przyjściu Jordiego Alby, ten klub, no, będzie dosyć mizerny, powiedziałbym, na tle innych zespołów z MLS-u. No zobaczcie, jak ta kadra wygląda. To jest po najnowszej aktualizacji, więc oni mają, no... no autentyczne jakby oceny ogólne, więc im naprawdę już nie zmieni za bardzo, że będą grali w formacji 4-3-3, więc zróbmy to. No i pójdźmy po dzisiejszego bohatera, Leo Messi, kończąca się umowa. Nie wiem, czy jakoś strasznie obniży nam wartość tego zawodnika, ale zobaczymy. Zaproponujmy 60 milionów za Leo. PSG w zasadzie się zgadza, zatem bardzo szybko dochodzimy do porozumienia. Sam zainteresowany chciałby tutaj grać przez rok, no wydaje mi się, że namówimy go na 2 sezony
jednak. To jest tylko zabawa, ale aż głupio było mi, żeby Inter Miami wydał 60 milionów i po roku pozbył się Messiego. W sensie stracił Messiego tak na dobrą sprawę. Za to tygodnióweczkę damy mu okej. No i Messi zadowolony, my zadowoleni. A najlepszy piłkarz w historii futbolu nie dostał gwiazdorskiej animacji. Tylko gdzieś tam tylnymi drzwiami wszedł, zrobili mu testy medyczne i tyle. Ale dobra, to już jest nieistotne. Messi w Interze Miami. Swoją drogą ciekaw jestem, jak ten rzeczywisty transfer wpłynie na jego ocenę ogólną, no bo przecież prestiż klubu ma przecież bardzo duży wpływ na to, jaką ocenę ogólną ma dany zawodnik. Zatem jest to naprawdę ciekawe, co w przyszłej FIFA, a w zasadzie już w EAFC, stanie się z oceną ogólną Leo Messiego, Cristiano Ronaldo, czy ogólnie innych piłkarzy z Arabii Saudyjskiej, no, która, umówmy się, no, nie jest najbardziej pożądaną ligą i pożądanym kierunkiem. Ale te dywagacje zostawmy sobie na później. Tutaj skończmy ten odcinek i sezon MLS. Zobaczymy, jak Messiemu pójdzie w lidze amerykańskiej. Zatem sezon za nami. W MLS zakończyły się także finały, czytaj playoffy. Patrzymy, czy Inter się do nich dostał. Tak jest, przegrał z Nowym Jorkiem, który był w finale rozgrywek. W sumie nie wiem, jak one się skończyły, ale oznacza to ni mniej, ni więcej niż to, że dostaliśmy się na 7. miejscu do nich. Słuchajcie, to jest chyba niezły wynik, chociaż mieliśmy być w półfinałach, ale patrząc na ten skład, to kurczę, naprawdę nie wyglądało to źle. No i zobaczymy, czy to był Messi Kerry, czy może inni dali tutaj radę. Leo Messi, 16 bramek, 10 asyst. No trzeba powiedzieć, że mimo tego, że spadała mu ocena ogólna, no to nadal Argentyńczyk robił robotę. Paru zawodników dało po 7 goli. Taylor zaliczył ogólnie niezły sezon, jak na to spojrzymy, prawda? No ale nikt nawet trochę nie zbliżył się do wyniku Leo Messiego. Poczekamy sobie może jeszcze na to starcie finałowe, żeby zobaczyć, kto wygra w MLS. Bo jeśli będzie to ten Nowy Jork, no to wyjdzie na to, że Leo Messi no po prostu przegrał ze zwycięzcami. Ale jednak nie. LAFC lepsze od New York City. Tak czy siak, trzeba przyznać, że Leo Messi w zespole, umówmy się, nieprzepełnionym niesamowitymi gwiazdami. Tutaj kart złotych, patrząc na realia Ultimate Team, to mielibyśmy jedną, tylko ten gość już odszedł chyba. Zresztą, ustawiając poziomem zawodników, to widać. Jest Messi, a potem długo, długo nic. Zatem był w stanie jeszcze swojemu zespołowi dać awans do playoffów. Zobaczymy, jak będzie w naszej rzeczywistości, jak Leo Messi poradzi sobie w Interze Miami. Natomiast my dzisiaj kupiliśmy go w każdej FIFA i było to naprawdę dużo roboty.